Hej, cześć, witajcie, z tej strony Klaudia. Dzisiaj mam dla Was taki kolejny nietypowy filmik, ponieważ dzisiaj stwierdziłam, że zrobię dla Was i przy okazji też dla siebie Wladimira, czyli postać z gry Moon Knight Lovers. Na wstępie chciałabym Wam powiedzieć, że jest to pierwszy raz, kiedy robię coś takiego. Ja wiem, że ja to zazwyczaj mówię, że robię coś pierwszy raz, ale to jest naprawdę prawda. Najprawdziwsza prawda. Nigdy nie robiłam żadnej takiej postaci, nie odtwarzałam. Zawsze grałam w Simsy, to robiłam coś samemu i teraz miałam troszeczkę przerwy i po jakimś czasie wróciłam do gry, kupiłam sobie kilka dodatków i właśnie pobrałam sporo modyfikacji i właśnie przyszedł mi taki pomysł do głowy, aby zrobić tego Wladimira, a może nawet i w przyszłości jakieś inne postacie z tych albo z innych gier, to się jeszcze okaże, ale właśnie jak na pierwszy rzut wzięłam, pierwszy rzut ognia, o, wzięłam sobie Wladimira. No i w sumie nie wiem, czy wyszedł mi podobny, czy nie, to musicie sami zdecydować i obejrzeć do końca, a potem fajnie będzie, jeżeli mi napiszecie w komentarzach, czy chociaż trochę ten Wladimir przypomina tego Wladimira z tej naszej gierki. No i właśnie starałam się, żeby ta twarz Wladimira, ponieważ Wladimir jest takiej urody bardzo delikatnej, żeby ta twarz była delikatna, a też właśnie, jak wspomniałam prędzej, kupiłam sobie parę dodatków i właśnie kupiłam sobie dodatek Wampiry i wzięłam sobie, żeby był wampirem. I to właśnie jest pierwszy raz, kiedy w ogóle tworzę wampira, bo nigdy nie tworzyłam, wiecie, wampira w grze. I trochę mnie to wkurzało, ponieważ po wybraniu tej opcji nasza postać cały czas, tak wiecie, robiła jak wampir, ta wow. I mnie to wkurzało, bo przecież Wladimir tak nie robi. No ale koniecznie chciałam, aby ta postać była wampirem, no i niestety musiałam to przeboleć. To pewnie na razie teraz nie widzicie tego, bo robię twarz, ale potem jak będę robiła ubrania czy wybierała cechy, to tak będzie robił. No i niestety mnie to irytowało, ale no mówię, musiałam się z tym pogodzić. Tutaj teraz właśnie wybieram te oczy i są one z modyfikacji i wiadomo, że Wladimir ma czarne oczy i starałam się, aby w tych oczach był taki, wiecie, taki blask. I teraz robię usta. Tutaj miałam trochę problem, bo przeważnie miałam usta dla kobiet i teraz, jak właśnie widzicie, metodą prób i błędów próbowałam wybrać odpowiednie i tam coś udało mi się wybrać. Nie wiem, czy taki efekt jest do końca zadowalający, ale no jako tako to wyglądało w miarę męsko, że tak powiem, więc zdecydowałam, że biorę te. I teraz sobie szukałam tutaj fryzur i tak sobie przelatywałam, że tak powiem, po tych wszystkich, które mi wpadły w oko, nawet niekoniecznie które pasowały do Wladimira, ale po prostu chciałam zobaczyć, jak wyglądały do tej twarzy, nie? I ogółem to znalazłam taką właśnie fajną, która jest podobna do Wladimira i zaraz ją zobaczycie, ale no myślałam, że ją zostawię i nawet był taki moment, że ją, o właśnie, o tej mówię, że ją zostawiłam, ale jakoś tak mi to nie odpowiadało, nie wiem, jakoś u góry tak dziwnie, dziwny kształt głowy był i właśnie wiadomo, że Wladimir też ma kucyka na bok i w ogóle, ale stwierdziłam, że ta, którą teraz tutaj, o, przeglądam, będzie odpowiedniejsza. Ale tutaj chwilę teraz będę jeszcze jednak w niej, bo jak mówię, wahałam się długo, nie wiedziałam, co zrobić, ale powiem Wam już, że wybrałam jednak właśnie tą, taką klasyczną, taką męską, też w sumie jest kucyk i w ogóle. Ale na końcu jeszcze zdecydowałam, że Wam pokażę, jakby wyglądał właśnie w całości w tamtych włosach. Także jeżeli też chcecie, to możecie mi napisać, która wersja Wam się bardziej podoba, która wersja Wam bardziej przypadła do gustu. Ja uważam, że akurat właśnie te włosy są fajne, ale to tak jeszcze mi tam czegoś w nich brakowało. I stwierdziłam, że no wiadomo, robię Wladimira i chciałabym, żeby był podobny, ale też chciałabym, żeby no tak wyglądał jakoś lepiej. A w tych włosach no coś mi w tej twarzy jakoś nie pasowało. Wyglądała na taką jakąś, nie wiem, kwadratową, pociągłą. I w ogóle ona jakoś tak u góry tutaj przy, nie wiem, przy czole z dwóch stron ma takie dziwne, takie odstające. I mi się właśnie to nie podobało. I zdecydowałam, że wybiorę właśnie tamtą. Ale jak już mówiłam, na końcu sobie zobaczycie, jak będzie Wladimir wyglądał też i w tamtych włosach i w całym stroju. Tutaj jeszcze jakieś małe poprawki ust, tutaj starałam się, żeby Wladimir, wiadomo, nie był może jakimś takim typowym smutasem, ale też nie miał za bardzo uśmiechu, bo jak wiemy, Wladimir jest takim typowym melancholikiem i no rzadko się uśmiecha, jak się już uśmiecha, to wiadomo, że pięknie, ale no tak, wiecie, tak starałam się zrobić to, żeby było tak wyśrodkowane, bardziej, znaczy wyśrodkowane, ale bardziej w stronę tego bardziej smutku niż radości.
Tutaj co ja tutaj jeszcze tworzę, tak sobie oglądam ten filmik i sobie komentuję, bo wiecie, jak nagrywałam, to nagrywałam sobie, wiecie, jak grałam, a teraz sobie trochę to przyspieszyłam i sobie komentuję. Tu widzę, że jakieś jeszcze drobne poprawki, nos, oczy, starałam się, żeby te oczy były duże, bo wiecie, Władimir to jest postać nierealna, w sensie rysunkowa, to też ciężko odzwierciedlić tak, żeby ten Sim wyglądał podobnie do Władimira. Ale też, żeby nie był taki przerysowany, żeby wyglądał też jak prawdziwy człowiek. I ja właśnie tak starałam się, aby ten Władimir właśnie był podobny do siebie, ale żeby bardziej przypominał taką postać realną, wiecie, którą można spotkać gdzieś tam normalnie na żywo, nie? Mówię, starałam się zachować te takie, na przykład właśnie wąski nosek, taką twarz wąską, taką delikatną bardzo, mogłam być nawet, że kobiecą. Ale no też, żeby jakoś tam wyglądał właśnie naturalnie. I mówię, teraz widzicie to, że zostawiłam te włosy tamte, o którym wam mówiłam, ale za chwilę będę je pewno zmieniała, więc nie zdziwcie się, jeżeli zobaczycie ten kucyk tamten. No sama nie wiem, do tej pory teraz tak patrzę i jak tak patrzę, to ona wygląda nawet spoko, ale na tamten czas coś mi nie pasowało i zmieniłam te włosy. Także no. Z ubiorem nie miałam takiego problemu. Przeszukałam te mody wzdłuż i wszerz i znalazłam kilka fajnych marynarek. Nawet udało mi się znaleźć tą taką laskę do ręki. No niestety jest ona w kolorze granatowym, a nie czarnym. No ale niestety nie można zmienić koloru i musiała zostać taka, jaka była. No i też śmiesznie to wygląda, bo ona jest tak do ręki przystawiona. Wiecie, Sim nie trzyma jej w dłoni, tylko jest jakby przyklejona. Więc jak już to wspominałam prędzej, jak ten wampir robi tak wow, wiecie, tymi rękoma i ta dziwna poza. To ta laska tak śmiesznie wyglądała, na pewno będzie to widać. No i właśnie, o, właśnie o tym mówiłam. Widzieliście przed chwilą, takie robił dziwne coś. I teraz tak, zaczęłam właśnie ubierać i mówię, z tym nie było problemu. To poszło szybko. Tu jeszcze przejrzałam, jak te koszule wyglądają w różnych deklinacjach, bo nie miałam okazji ich prędzej przeglądać. I teraz będzie taka fajna marynareczka. W ogóle to jest taka fajna, jest koszula biała z takim tym, nie wiem, kamizelką. I też to zastanawiałam się chwilę nad nią, ale stwierdziłam, że tamta marynarka, która będzie później, jest bardziej taka odpowiednia i bardziej przypomina tą Władimira z gry. I teraz zobaczycie po lewo. O, właśnie, to jednak wybrałam, ale niżej gdzieś będzie taka fajna koszula. O, właśnie, o tej mówiłam, tylko w wersji z czerwoną. Też to fajnie wyglądało i też pasowało jak najbardziej. I myślę, że gdybym. O, ale wybrałam jednak tą. I właśnie myślę, że gdybym robiła tam więcej strojów, tam nie wiem, jakieś piżamy, czy tam domowy, czy coś, jak widzicie, tam są takie kategorie, to bym na pewno ją wykorzystała. Stała. Teraz spodnie, oczywiście czarne, proste, tutaj się wahało między dwiema parami, ale wybrałam takie bardziej realistyczne, z takimi, wiecie, odgniecieniami, no wiecie, takie, żeby bardziej imitowały materiał. I tutaj teraz będą buty. Z butów już w sumie nie pamiętam, czy ja wybrałam. Chyba jakieś z gry to były buty. Tak, z dodatku nawet wampiry, bo w sumie na butach się za bardzo przyznam, że nie skupiłam i nie pobierałam ich za dużo, tam może dwie pary, ale żadnym jakoś nie odpowiadały. I wybrałam te z dodatku. Teraz właśnie wrócimy do tej laski, o której mówiłam. Widzicie, jest wersja taka bardziej z tyłu i bardziej taka z przodu. I ja wybrałam tą z przodu i zobaczcie, jak to śmiesznie wygląda, jak on rusza. No niestety, ale w sumie w ogóle fajnie, że udało mi się znaleźć tą taką laskę. Szukałam jej dosyć długo i udało mi się ją znaleźć. Tutaj jeszcze takie małe poprawki na twarzy. No widać, że jest taki smutasek, że te oczy ma, no mówię, bardzo uroda delikatna. Tu jeszcze trochę poprawiam mu szczękę. Ale jednak nie chciałam, żeby ona była tak bardzo uwydatniona, żeby bardziej była taka męska, tylko bardziej taka, wiecie, delikatna. I tu teraz będzie już koniec i się będę skupiała na cechach. O właśnie, teraz idziemy sobie do cech. I tutaj też miałam mały problem, bo wiecie, Władimir to postać taka złożona. Nie wiedziałam, co mam wybrać, nic mi nie pasowało, ale z racji tego, że Władimir no, ma swój ogródek, lubi się nim zajmować i go pielęgnować, to właśnie wybrałam tutaj związane z ogrodnictwem. Jego aspiracje, a co do cech, to oczywiście mól książkowy, wiadomo, że Władimir bardzo lubi czytać. I tutaj z tymi dwiema też miałam problem, bo wiem, że na przykład Władimir lubi ten ogródek i chciałam dać, że uwielbia naturę, ale z odcinku wiemy, że niestety, no nie chcę za bardzo spoilerować, ale że z tym dworem to on tak na dworzu nie może za dużo spędzać, na dworze nie może dużo spędzać czasu, to wybrałam mu, że cechę samotny wilk, czy tam samotnik, wiecie, że nie potrzebuje nikogo i wybrałam mu porywczy. Bo wiecie, jak Władimir się wkurzy, no to już na całego. Także to mu wybrałam takie cechy. No i jak wspomniałam, jest wampirem. Tak wygląda w całej okazałości nasz Władimir. Myślę, że nawet fajnie wyszedł. I jeszcze raz wam pokażę, jak wygląda w tej drugiej wersji z tymi drugimi włosami.
myślę, że też wygląda nieźle. Dlatego mówię, w komentarzach napiszcie mi, która wersja Wam się bardziej podoba, czy z tymi włosami, czy z tamtymi. I napiszcie mi, czy w ogóle dałam radę i czy ta postać przypomina naszego Wladimira z Moonlight Rovers. Z Moonlight Lovers. Dobrze, to tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do usłyszenia wkrótce. Pa!